Krótka historia świata, Ernst Gombrich, rozdział 39, dzielenie świata. Teraz powoli zbliżamy się do czasów, w których moi rodzice byli młodzi. Mogli mi więcej powiedzieć o różnych rzeczach. Jak to coraz więcej domów miało najpierw gaz, potem światło elektryczne, a wreszcie telefon, jak to w miastach pojawiło się na ulicach tramwaje na prąd, a niewiele później samochody, w jakim szalonym tempie rozrastały się robotnicze przedmieścia, a fabryki z wielkimi maszynami zatrudniały tysiące robotników, czyli wykonywały tę samą pracę, do której dawniej potrzeba było setek tysięcy rzemieślników. A co działo się z tymi wszystkimi tkaninami, butami, konserwami, czy na przykład garnkami, których każdego dnia całe wagony wyjeżdżały z ogromnych fabryk? Część można było oczywiście sprzedać w kraju. Ludzie, którzy mieli pracę, wkrótce mogli sobie kupić znacznie więcej ubrań czy butów niż rzemieślnik w dawnych czasach. Wszystko było przecież bez porównania tańsze, ale za to o wiele mniej trwałe. Musieli więc często kupować nowe rzeczy. Oczywiście nie zarabiali aż tyle, żeby mogli kupić wszystko to, co nowe, wielkie maszyny wytwarzały. Lecz gdy na składzie zostawały całe wagony ubrań czy butów, fabrykę zamykano, bo nie miało sensu to, żeby codziennie produkowała nowe. Robotnicy tracili pracę, i już niczego nie mogli sobie kupić, a wtedy na składzie zostawało jeszcze więcej towarów. Taką sytuację nazywamy kryzysem gospodarczym. Nie chcąc do tego dopuścić, wszystkie kraje dokładały starań, by cała produkcja licznych fabryk znajdowała nabywców. Jeśli we własnym kraju to się nie udawało, trzeba było spróbować za granicą. Nie w Europie, tu przecież fabryki stały niemal wszędzie. Trzeba było pojechać do krajów, które fabryk nie miały, w których ludzie chodzili jeszcze bez ubrań i butów. Na przykład do Afryki. I nagle wszystkie narody rozpoczęły prawdziwy wyścig w poszukiwaniu dzikich okolic. Im dzikszych, tym nawet lepiej. Potrzebowały ich nie tylko do tego, by sprzedawać tam swoje towary, ale też dlatego, że często było tam wiele rzeczy, jakich we własnym kraju nie miały, jak na przykład bawełna dla producentów tkanin, czy ropy naftowej do produkcji benzyny. Lecz im więcej takich surowców sprowadzano z kolonii do Europy, tym więcej mogły znowu produkować fabryki i tym usilniej poszukiwano znowu takich miejsc, gdzie ktoś jeszcze chciałby kupować ich masowe wyroby. Kto we własnym kraju już nie znajdował pracy, ten mógł teraz wywędrować do obcych krain. Krótko mówiąc, dla narodów europejskich posiadanie kolonii stało się naprawdę ważne. Tubylców nikt nie pytał o zdanie. Możesz się domyśleć, że czasami traktowano ich bardzo źle, jeśli przyszło im na myśl strzelać z łuku do wkraczających wojsk. W dzieleniu świata przodowali oczywiście Anglicy. Już od kilku stuleci mieli przecież posiadłości w Indiach, Australii i w Ameryce Północnej oraz kolonie w Afryce, a zwłaszcza duże wpływy w Egipcie. Francuzi też rozejrzeli się wcześniej za własnymi posiadłościami. Należały do nich duża część Półwyspu Indochińskiego i niektóre części Afryki, w tym pustynia Sahara, raczej tylko wielka niż godna pożądania. Rosjanie nie mieli kolonii zamorskich, za to własny ogromny kraj i jeszcze niewiele fabryk. Chcieli się rozprzestrzenić na całą Azję, aż do morza, żeby stamtąd prowadzić handel. A tu nagle stanęli im na drodze pilni uczniowie Europejczyków, Japończycy. W straszliwej wojnie, która wybuchła w 1905 roku, potężne Imperium Carskie przegrało z małą Japonią, i musiało się kawałek cofnąć, a Japończycy sami teraz budowali coraz to nowe fabryki i rozglądali się za obcymi krainami, w których mogliby sprzedawać swoje towary i pomieścić gdzieś tych wielu ludzi, jakich miało to małe wyspiarskie państwo.
Ostatnie do dzielenia światła przyszły oczywiście nowe państwa – Włochy i Niemcy. Wcześniej były tak rozdrobnione, że nie miały okazji zdobyć ziem za morzami. Teraz chciały nadrobić to, co przez stulecia zaniedbały. Włochy wywalczyły sobie kilka wąskich skrawków ziemi w Afryce. Niemcy były potężniejsze i miały więcej fabryk, chciały zatem więcej terytoriów. I Bismarckowi rzeczywiście udało się pozyskać dla Niemiec kilka większych obszarów, głównie w Afryce i na wyspach Oceanu Spokojnego. Cały kłopot w tym, że żaden kraj w tych sprawach nigdy nie ma dość. Im więcej posiada kolonii, tym więcej buduje fabryk, a im więcej buduje fabryk, i to wciąż lepszych, czyli mogących więcej wyprodukować, tym więcej znowu przydałoby mu się kolonii. Nie jest to rządza władzy czy rządza panowania. Rzeczywiście by mu się przydały, ale świat jest już rozdzielony. Aby zdobyć nowe kolonie, a przynajmniej nie dać sobie odebrać już posiadanych, trzeba było walczyć z silniejszymi sąsiadami albo chociaż grozić, że się będzie walczyć. Każde państwo wystawiało więc potężne armie i floty, dając raz do raz, po raz do zrozumienia, tylko spróbujcie mnie zaatakować. Kraje, które od stuleci były mocarstwami, uważały, że to ich dobre prawo. Ale gdy nowa Rzesza Niemiecka ze swoimi znakomitymi fabrykami przyłączyła się do tej gry, zbudowała wielką flotę wojenną i usiłowała zwiększyć swoje wpływy w Azji i w Afryce, miały jej to bardzo za złe. Wszyscy już od dawna spodziewali się jakiegoś straszliwego starcia. Państwa wystawiały więc coraz to nowe armie i budowały coraz większe okręty pancerne. W końcu wojna wybuchła, ale nie tam, gdzie się jej przez te wszystkie lata spodziewano, czyli z powodu jakiegoś konfliktu w Afryce czy z Azji, ale za sprawą kraju, który jako jedyne wielkie imperium w Europie w ogóle nie posiadało żadnych kolonii – Austrii. Austria, prastare cesarstwo i tygiel narodów, nie miała ambicji zdobywania ziem w dalekich częściach świata. Ale i ona potrzebowała ludzi, którzy by kupowali towary produkowane w jej fabrykach. Próbowała więc, tak jak od czasów wojen tureckich, zdobywać po kolei kraje, które niedawno oderwały się od Turcji i same nie miały jeszcze fabryk. Lecz nowo wyzwolone niewielkie narody na wschodzie, jak na przykład Serbowie, bały się Wielkiego Cesarstwa i nie chciały dopuścić, żeby rozprzestrzeniło się jeszcze dalej. I kiedy latem 1914 roku austriacki następca tronu przyjechał do niedawno anektowanej Bośni, został w jej stolicy, Sarajewie, zamordowany przez serbskiego nacjonalistę. Austriaccy dowódcy i politycy uważali, że skoro do wojny z Serbią wcześniej czy później i tak by doszło, należy ją już teraz rzucić na kolana w odwecie za straszliwy mord. Do sprawy wmieszała się Rosja, z obawy, że Austria może za bardzo zbliżyć się do jej granic. Po stronie Austrii natomiast stanęły związane z nią sojuszem Niemcy, a kiedy Niemcy wkroczyły do wojny, ożyły wszystkie dawne antagonizmy. Niemcy chcieli za jednym zamachem zniszczyć swojego najniebezpieczniejszego przeciwnika, Francję. Przemarszowali więc przez neutralną Belgię na Paryż. Anglia, obawiając się, że zwycięstwo Niemiec zapewni im najsilniejszą pozycję w Europie, też przystąpiła do wojny. Wkrótce cały świat stanął do walki z Niemcami i Austrią. Oba te kraje leżały pośrodku między państwami ententy, czyli ich sprzymierzonych wrogów, bo francuskie słowo entente znaczy właśnie porozumienie. Dlatego nazywano Niemcy i Austrię państwami centralnymi. Nadciągnęły ogromne wojska rosyjskie, lecz po kilku miesiącach musiały się zatrzymać. Podobnej wojny jeszcze nigdy na świecie nie było. Po obu stronach nacierały na siebie miliony ludzi.
walkach mieli brać udział także Afrykanie i Indusi. Niemieckie wojska zatrzymane niedaleko Paryża stanęły nad rzeką Marną. Teraz już bardzo rzadko dochodziło do prawdziwych bitew. Wielkie army okopywały się, oszańcowały i na długich odcinkach frontu stały w okopach naprzeciwko siebie. A potem nagle zaczynały całymi dniami ostrzeliwać z tysięcy dział okopy wroga, szturmowały zasieki z drutu kolczastego i rozkopane szańce i posuwały się kawałek dalej przez spalony, zdewastowany kraj, zasłany ciałami zabitych. W 1915 roku również Włochy wypowiedziały wojnę Austrii, choć przedtem były jej sojusznikiem. Teraz walki toczyły się na lodowcach tyrolskich gór, a osławione czyny wojenne Hannibala w czasie przeprawy przez Alpy wydają się dziecinną igraszką w porównaniu z tymi, z jaką odwagą i wytrwałością musieli się wykazywać zwykli żołnierze. Trwały walki w powietrzu. Samoloty rzucały bomby na spokojne miasta. Zatapiano nieprzyjacielskie okręty. Wojna toczyła się na wodzie i pod wodą, tak jak to kiedyś przewidział Leonardo da Vinci. Do tego wszystkiego, do tych wszystkich strasznych broni, które dzień w dzień zabijały i okaleczały tysiące ludzi, doszła jedna najbardziej przerażająca. Gazy bojowe do zatruwania powietrza. Kto je wdychał, ten umierał w strasznych bólach. Gazy były wypuszczane, gdy sprzyjający wiatr mógł je ponieść na nieprzyjacielskich żołnierzy, albo wystrzeliwane w pociskach, z których podczas eksplozji rozchodziła się trucizna. Budowano czołgi, które powoli, ale niezawodnie pokonywały okopy, wszystko wgniatając w ziemię i miażdżąc. W Niemczech i Austrii panowała skrajna nędza. Żywności brakowało już od dawna. Nie było ubrań, węgla, światła. Kobiety musiały godzinami stać na mrozie w kolejkach po kawałek chleba czy kilka nadgniłych ziemniaków. Przez chwilę państwa centralne mogły mieć jednak nadzieję. W Rosji wybuchła bowiem w 1917 roku rewolucja. Car abdykował, lecz nowy mieszczański rząd chciał prowadzić wojny dalej, ale naród już nie chciał. Doszło do drugiego wielkiego przewrotu i władzę przejęli robotnicy z miast fabrycznych pod kierunkiem Lenina. Komuniści podzielili ziemię uprawną między chłopów, wywłaszczyli bogaczy i szlachtę i próbowali rządzić krajem według zasad Karola Marksa. Zagranica postanowiła interweniować. Podczas straszliwych walk, które teraz wybuchły, znowu zginęły miliony ludzi. A następcy Lenina rządzili w Rosji jeszcze długo. Przerzucenie paru jednostek z frontu wschodniego niewiele Niemcom pomogło, ponieważ na zachodzie w tym samym czasie wkroczyli do akcji nowi, nie zużyci jeszcze żołnierze. Byli to Amerykanie, którzy teraz też przystąpili do wojny. Mimo to Niemcy i Austriacy trzymali się jeszcze ponad rok, stawiając opór tej wielkiej przewadze i niewiele brakowało, żeby ostatnim rozpaczliwym zrywem wszystkich wojsk na zachodzie odnieśli zwycięstwo. W końcu zabrakło im sił. Kiedy w 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson ogłosił, że chce sprawiedliwego pokoju i że każdy naród sam zdecyduje o swoim losie, niektóre jednostki w wojskach państw centralnych zrezygnowały z walki. Państwa centralne zostały zmuszone do zawieszenia broni. Żołnierze, którzy pozostali przy życiu, wrócili do swoich głodujących rodzin. Teraz w wyczerpanych wojną krajach doszło do rewolucji. Cesarze niemiecki i austriacki abdykowali. Poszczególne narody cesarstwa austriackiego, Czesi i Słowacy, Węgrzy, Polacy, południowi Słowianie ogłosiły niepodległość i utworzyły własne państwa. A gdy delegaci Niemców, Austriaków i Węgrów przybyli do Paryża, aby w dawnych pałacach królewskich w Wersalu, Saint-Germain i Trianon negocjować warunki pokojowe na zasadach zapowiedzianych przez Wilsona, dowiedzieli się, że nie mają tu nic do negocjowania. Że Niemcy w ogóle
są winni wojnie, muszą więc zostać ukarani. Nie tylko odebrano im wszystkie kolonie i terytoria zdobyte w 1870 roku na Francji, nie tylko zmuszono ich do płacenia co roku niewyobrażalnie dużych sum zwycięzcom, lecz nawet kazano im uroczyście podpisać, iż ponoszą wyłączną winę za wojnę. Austriakom i Węgrom nie powiodło się lepiej. W taki sposób dotrzymano obietnic Wilsona, ale zobaczysz moje wyjaśnienie w ostatnim rozdziale. W czasie wojny poległo 11 milionów ludzi, a ogromne połacie ziemi zostały zdewastowane jak nigdy dotąd. Świat pogrążył się w nędzy i rozpaczy. Ludzkość dokonała ogromnych postępów, zgłębiając prawidłowości natury. Dziś możesz z własnego pokoju rozmawiać z Australijczykiem po drugiej stronie globu o najmądrzejszych i najgłupszych sprawach. Możesz słuchać przez radio muzyki z Londynu albo wykładu o tuczu gęsi niedawnego z Portugalii. Wznosimy wysokie domy, wyższe od piramid czy bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Budujemy wielkie samoloty, z których każdy może uśmiercić więcej ludzi niż wielka armada króla Hiszpanii Filipa II. Wynaleźliśmy lekarstwa na najstraszliwsze choroby i posiedliśmy wspaniałą wiedzę. Na wszystkie możliwe zjawiska natury mamy wzory matematyczne, tak tajemnicze i dziwne, że rozumie je tylko bardzo niewielu ludzi. Ale są one prawidłowe. Gwiazdy poruszają się dokładnie tak, jak przewidują te wzory. Każdego dnia wiemy troszkę więcej o przyrodzie, a także o samych ludziach, lecz na świecie wciąż panuje ogromna bieda. Miliony ludzi na naszej ziemi nie mogą znaleźć pracy i miliony co roku umierają z głodu. Wszyscy mamy nadzieję na lepszą przyszłość. Ona przecież musi nadejść. Wyobraź sobie rzekę czasu, nad którą przeleciliśmy samolotem. Gdzieś tam we mgle, daleko za nami, może się jeszcze domyślasz skalnych jaskiń łowców mamutów, domyślasz się stepów, na których wyrosły pierwsze zboża. Te odległe punkciki to piramidy i wieża Babel. Po tamtych nizinach Żydzi kiedyś pędzili swoje stada. Po tym morzu pływali Fenicjanie. To, co tam tak błyszczy, to biała gwiazda między morzami, to Akropol, symbol sztuki greckiej. A tam, po drugiej stronie świata, ciągnie się ciemny las hinduskich pokutników, w których Budda doznawał oświecenia. Tu biegną wały graniczne Chińczyków, a po drugiej stronie płoną ruiny Kartaginy. W tych wielkich budowlach w kształcie lejka Rzymianie rzucali chrześcijan zwierzętom na pożarcie. Skłębione chmury tam nad ziemią to nawałnica wędrujących ludów, a w tych lasach nad rzeką pierwsi mnisi nawracali i nauczali Germanów. Stamtąd, z pustyni, Arabowie wyruszali na podbój świata, a tu panował Karol Wielki. Na tym wzgórzu stoi jeszcze zamek, w którym rozstrzygnęła się walka między papieżem a cesarzem o władzę nad światem. Widzimy zamki rycerskie, a bliżej nas miasta ze wspaniałymi katedrami. Florencję i nowy kościół świętego Piotra, z powodu którego doszło do sporu z Lutrem. Stolica Meksyku płonie. Wielka armada rozbija się o wybrzeża Anglii. Dymy, które tu zalegają, to dymy płonących wsi i stosów w czasie wojny 30-letniej, a wspaniały pałac w Wielkim Parku to Wersal Ludwika XIV. Tu rozłożyli się obozem Turcy pod Wiedniem, a jeszcze bliżej nas stoją pałace Fryderyka Wielkiego i Marii Teresy. Gdzieś z oddali dobiega nas z ulic Paryża wołanie o wolność, równość i braterstwo, a po drugiej stronie już widzimy płonącą Moskwę i skuty mrozem kraj, w którym zginęła wielka armia ostatniego zdobywcy. Całkiem niedaleko nas dymią kominy fabryczne i gwizdzą pociągi. W Pekinie pałac letni leży w gruzach, a z japońskich portów
wypływają statki z flagą wschodzącego słońca. Tam grzmią jeszcze działa wojny światowej. Trujący gaz ściele się po ziemi. Tu, przed otwartą kopułą obserwatorium astronomicznego, olbrzymia luneta kieruje wzrok badacza na niewyobrażalne, odległe, gwiezdne światy. Lecz pod nami i przed nami jest jeszcze mgła, nieprzenikniona mgła. Wiemy tylko, że rzeka płynie dalej, nieskończenie daleko, ku nieznanemu morzu. Zejdźmy teraz samolotem niżej nad rzekę. Z bliska widać, że to prawdziwa rzeka, że jej fale szumią jak fale morza. Zrywa się silny wiatr, na falach pienią się białe grzywy. Przypatrz się im dobrze, tym milionom połyskliwych białych bąbelków, które powstają i przemijają z każdą falą. Tylko przez chwilę niesie je grzbiet fal, potem opadają i znikają. Widzisz, każdy z nas jest taką połyskliwą drobiną, maleńką kropelką na falach czasu, które tam w dole przepływają i odpływają w niewiadomą, mglistą przyszłość. Wynurzamy się, rozglądamy wokół i zanim się spostrzeżemy, już nas nie ma. Wcale nas nie widać wielkiej rzeczy czasu. Wciąż pojawiają się nowe fale, a to, co nazywamy naszym losem, to nic innego, jak tylko nasza walka w natłoku kropelek w czasie jednego poruszenia fali w górę i w dół. Ale tę chwilę chcemy wykorzystać. Warta jest zachodu. Koniec rozdziału 39.